Ekonomia społeczna, łącząca funkcję ekonomiczną i społeczną, zmniejsza bezrobocie, daje szansę na zdobycie umiejętności zawodowych, poprawia kondycję rodzin i wzmacnia gospodarkę miasta. Z ekonomią mamy coraz mniej problemów, jakoś to się wszystko rozwija, bezrobocie nam się zmniejsza, no myślę, że żyje nam się lepiej, ale ciągle jednak są takie miejsca, takie grupy, tacy ludzie, którym no nie jest tak dobrze jak innym. No i my właśnie chcemy coś dla tych ludzi zrobić. I ekonomia społeczna jest narzędziem. Chcemy nauczyć tych ludzi, pracując z nimi, żeby potrafili sami zaspokajać swoje potrzeby. Bez tej współpracy rzeczywiście tutaj i mniej byłoby działań, bo organizacje pozarządowe robią bardzo wiele rzeczy dla osób, które znają i środowisko znają, no i wkładają w to jeszcze taki czynnik serca, tak? A miasto dba o mieszkańców, żeby rzeczywiście no, było jak najlepiej w naszym mieście. Ekonomia społeczna inwestuje przede wszystkim w człowieka i jest niezbędna w gospodarczym rozwoju. Dlatego to właśnie o jej promocji, rozwoju i wsparciu rozmawiano podczas konferencji w Zabrzu. Konferencja też jest poświęcona temu, żeby pokazać dobre rozwiązania z terenu województwa śląskiego, ale żeby też trafić do środowiska biznesu, środowiska inwestorów, którzy mogą wesprzeć ekonomię społeczną na każdym etapie jej działania. Takie wsparcie jest potrzebne? Bardzo potrzebne. Może nie tyle wsparcie, ale jak my to mówimy, front robót, kwestia zamówień, czy udostępnienia takiej sfery działalności, żeby oni mogli sprzedawać swoje usługi. W Zabrzu jest bardzo dobry klimat dla rozwoju działań z zakresu ekonomii społecznej. Lokalne fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne mogą liczyć na wsparcie ze strony samorządu, jak i miejskich instytucji. Ze strony Urzędu Pracy możliwe jest dofinansowanie do samego zakładania spółdzielni socjalnej, jak i do przystępowania już do istniejącej spółdzielni socjalnej osób bezrobotnych. No i potem dalszym krokiem jest taki instrument, w którym zwracamy za opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników przez taką spółdzielnię socjalną. Zlecamy im pewne zadania. Jeśli są spółdzielnie socjalne, bo takowe mamy tutaj 5 w mieście, to też staramy się przynajmniej tutaj prowadzić dobry klimat, dobrą promocję. No stąd też dzisiejsza konferencja, bo mamy nadzieję, że podmioty gospodarcze, że jednostki również wprowadzą tutaj takie działania, że te spółdzielnie socjalne i podmioty ekonomii społecznej będą mogły również uczestniczyć w tej gospodarce. Dobre praktyki miasta dostrzega także Zarząd Województwa Śląskiego. W Zabrzu łączy się myślenie o gospodarce z takim myśleniem o społecznym spojrzeniu na osobę pracującą. Ponieważ ekonomia społeczna to jest taka forma działalności, która pozwala na łączenie tych dwóch istotnych działań, czyli rozwijania umiejętności gospodarczych, rozwijania przedsiębiorczości, ale przy takiej dużej uważności na jednostkę, na osobę, na takie myślenie społeczne. Już jutro miasto Zabrze odbierze tytuł gminy przyjaznej ekonomii społecznej. W konkursie na najaktywniejsze wsparcie i współpracę z podmiotami tego sektora Zarząd Województwa docenił także Częstochowę i Mikołów. Zabrze dawno postawiło na ekonomię społeczną. Widzimy tych ludzi, którzy może nie wyszliby z domu, gdyby ich nie zainspirować. Mało, że wychodzą z domu, to realizują wspaniałe rzeczy. To wszystko jest możliwe pod warunkiem, że za działanie biorą się ludzie z sercem. Takich ludzi w Zabrzu nie brakuje. Dzięki takim ludziom Zabrze zostało zauważone jako jedno z 3 miast w województwie. I myślę, że to jest nasze bogactwo. Podczas konferencji w Zabrzu zaprezentowano szereg inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Słuchacze mieli także okazję zobaczyć film zrealizowany przez Telewizję Zabrze na temat ekonomii społecznej oraz zapoznać się z ofertą spółdzielni socjalnych i efektami pracy warsztatów terapii zajęciowej.